Witam Państwa niezwykle serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze w uszach rozbrzmiewają dźwięki, które fantastyczny ukraiński artysta Aleksandr Maceradi wyśpiewał tutaj 8 marca na Dzień Kobiet. Piękny koncert, prawie 2 godziny. Cała sala osób, fanów takiej muzyki, wzruszenia. No i to pamiętamy i długo zapamiętamy ten koncert. A my mamy dla Państwa już kolejną propozycję. I kto wie, który z tych koncertów będzie koncertem miesiąca dla Państwa. To już Państwo sami zdecydujecie. Może któryś z nich będzie również koncertem roku. Jaki jest ten drugi koncert? Drugi koncert w najbliższą sobotę o godzinie 17, wszystko się rozpocznie, 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Serdecznie Państwa zapraszam do naszej kawiarenki muzycznej, w którą zamieniamy każdorazowo salę widowiskową. Pola Chobot i Adam Baran. Duet. Myślę, że wielu z Państwa nic na razie te nazwiska nie mówią, tym bardziej powinniście przyjść na ten koncert. Oni najczęściej w ciągu ostatnich 2 lat, tak powiem, bujają się muzycznie w klubach wrocławskich jako duet, no ale również biorą udział w przeróżnych projektach, czasami wspomagają się muzykami. I właśnie tacy dodatkowi muzycy przyjadą do Kamiennej Góry. Mówię o perkusji i o gitarze basowej, a więc nie akustycznie. Gramy mocno i zdecydowanie. O kim mowa? Pola to młoda, fantastyczna, niezwykle uzdolniona osoba wokalnie, charyzmatyczny głos, pisze fajne teksty. No, oprócz tego uwielbia muzykę jazzową i elektroniczną i to jest jej kierunek myślenia, w tym jest zanurzona. I w tym się realizuje. Adam Baran to człowiek, który gra fantastycznie na gitarze. To człowiek, który uczy się we wrocławskiej jazzówce u Artura Lasickiego, znakomitego polskiego jazzmena. Człowiek, który otrzymał nagrodę od samego Michała Urbaniaka na jednym z wielkich warsztatów, które Michał Urbaniak organizuje. Zarówno Pola, jak i Adam, oni otwierali koncerty m.in. Urszuli Dudziak, czy właśnie Michała Urbaniaka, czy zespołu Wojtek Pilichowski Band. To już coś znaczy. To znaczy, że artyści najwyższej światowej klasy docenili tych artystów i chcieli z nimi zagrać koncert. I teraz co się dzieje? Oni chcą grać jak najwięcej koncertów i przyjmują zaproszenia tam, gdzie są słuchacze, gdzie jest publiczność. Kamienna Górska publiczność, jak zawsze twierdzę, jest najwspanialszą publicznością w Polsce. Zaprosiliśmy ten duet i ich przyjaciół. Będą 2 gitary, perkusja i wokal. Jaka będzie muzyka? Muzyka będzie bardzo interesująca. Takiego grania nie mieliśmy już bardzo dawno. Bo to pełna alternatywa, troszkę jazzu, troszkę takich spokojnych utworów, gdzie gitara z tym swoim feelingiem, Pola fantastycznie będzie śpiewała, troszkę funky, troszkę takiego alternatywnego rocka, trochę trip-hopu. To będzie niezwykle interesująca mieszanka muzyczna w wirtuozyjskim wykonaniu bardzo młodych ludzi. I to będzie taki koncert i Państwo będziecie przekonani, że jesteśmy świadkami narodzin gwiazdy. Tak, to nie jest za mocne słowo, tak trzeba na to popatrzeć. Kolejni młodzi, zdolni Polacy, oni przyjadą do nas z Wrocławia i bardzo się na ten koncert cieszę, bo takie koncerty zdarzają się tylko raz i myślę, że to będzie wielka radość dla oczu i uszu, a oni, mam nadzieję, że dostaną tą informację zwrotną od nas, że warto było przyjechać i że publiczność potrafi docenić to, co robią. Żeby przyjść na nasz koncert, wystarczy przyjść do Centrum Kultury tutaj przed koncertem, bo już rozdajemy, mówię o wejściówkach, bezpłatnych wejściówkach. Trzeba przyjść do Domu Kultury, taką wejściówkę odebrać osobiście lub przez znajomych i już. I Państwo jesteście wbici na ten koncert. Tych wejściówek nie ma zbyt wiele, no bo sala nie jest z gumy. Sporo już zostało odebranych, więc pospieszcie się. Najbliższa sobota, godzina 17. Fantastyczni muzycy, młodzi, kolejni muzycy na koncercie w Kamiennej Górze. Zapraszam.